Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Bardzo się cieszę, że w waszej wspólnocie parafialnej mogę razem z wami przeżywać rekolekcje adwentowe. Kapłan nie tylko prowadzi rekolekcje, głosi kazania, mówi homilię, ale również te rekolekcje miałby przeżywać razem z wiernymi. Dziękuję księdzu proboszczowi Andrzejowi za zaproszenie. Tylko tak krótko, że ja pracuję w Czechach, tam jestem proboszczem w jednej parafii czeskiej i to trochę inaczej. Duszpasterstwo wygląda jak właśnie tutaj w Polsce, jak tutaj w Karczewie, bo na przykład są miasta czy miasteczka, takie miasto w naszej diecezji, Pardubice, 100-tysięczne, a do kościoła chodzi 200 osób. Jest jedna parafia tylko na 100 tysięcy. Ale niezależnie od tego jest tam dużo pracy i właśnie księża, którzy chcą naprawdę służyć ludziom, mają bardzo, bardzo dużo pracy, mają dużo spotkań z osobami, które mówią o sobie, że jesteśmy niewierzący czy poszukujący. Taka specyfika. To tylko tak, żebyście wiedzieli, kto przyjechał tutaj do Karczewa. Takie pytanie mam, ogólne oczywiście. Nikt nie będzie z was tutaj odpowiadał publicznie na to pytanie, ale kto z was właśnie dzisiaj przed Eucharystią, przed Mszą Świętą, może w drodze do kościoła sobie uświadomił, że ma jakieś pragnienie czy jakieś marzenie? Jest taka osoba? Tak. Na pewno kilka osób. To dobrze. Jest potrzeba, abyśmy mieli właśnie konkretne marzenia czy pragnienia. I to dotyczy nie tylko młodych ludzi, młodszych, ale i dorosłych i starsze osoby. Mogę powiedzieć, że w sumie Boże Słowo nas wiedzie, prowadzi właśnie drogą marzeń, ale czy pragnień, ale nie są to jakieś naiwne pragnienia, ale bardzo konkretne, które naprawdę mogą się spełnić w naszym życiu, mogą się zrealizować. Jeżeli popatrzymy do tego pierwszego czytania,
z księgi proroka Izajasza. Jest to tekst ze Starego Testamentu. To również w tym tekście znajdziemy argumenty przemawiające za tym, dowody przemawiające za tym, że Bóg chce, aby ludzie mieli marzenia. Że Bóg chce, aby ludzie, ten Jego wybrany naród żydowski, miał marzenia. Kto to był Izajasz? To jest też ważne w kontekście właśnie tego, co mówię. Izajasz był prorokiem. Prorokiem, który był powołany przez Boga w 8 wieku przed Chrystusem. Był to prorok, który właśnie jak każdy prorok, możemy powiedzieć, bo nie jest to tak, że teraz jest lepiej, albo odwrotnie, wtedy było lepiej, a teraz jest gorzej. Ale Izajasz, jak każdy prorok, jak każdy powołany przez Pana Boga, napotykał na trudności, ale też właśnie byli ludzie, którzy mu pomagali, czy w jakimś sensie go wspierali, jak jeden z królów, był to król Jotan, bardzo pobożny, ale później nastąpił na tron jeden z najgorszych królów żydowskich, Achaz, bezbożnik. I właśnie sam Izajasz nie był naiwnym człowiekiem. Wiedział bardzo dobrze i znał bardzo dobrze te różne problemy, które są związane z jego powołaniem. Wiedział, że po ludzku rzecz biorąc nie ma szans, aby w tych konkretnych okolicznościach słowo, które wypowiadał, padło na żyzną glebę, mówiąc obrazowo, aby było przyjęte. Po ludzku rzecz biorąc nie było takich szans. Ale on mimo wszystko nie rezygnował. Możemy powiedzieć, że nie naiwnym sposobem, ale z taką dziecięcą ufnością realizował to Boże powołanie, ten dar, powołanie, jakie otrzymał od Pana Boga. Ale dlaczego? Dlatego, że nie chciał z tego rezygnować, że mu było głupio, że nie wypadało. Nie dlatego. Nawet nie dlatego, że może sobie robił jakieś postanowienia, jakieś swoje ludzkie plany. Chociaż to jest ważne, ale nie dlatego głównie. Ale głównie dlatego, że miał świadomość, że to powołanie jest od Boga. To jest jedna rzecz. Druga, że Pan Bóg jest z nim. Że on nie jest sam mimo wszystko. Następnie, że Pan Bóg mu daje wszystko, co potrzebuje, aby to powołanie mógł zrealizować, aby mógł wypełnić tą misję, którą mu Bóg powierzył. To są te trzy elementy, które ja właśnie, jak rozważałem ten tekst, bo w taki sposób się przygotowuję do homilii, że rozważam tekst, który ja właśnie widzę w tym czytaniu. I właśnie on nie mógł zrezygnować, nie chciał, dlatego że przemawiał nie we własnym imieniu, ale w imieniu Pana Boga. Czyli naprawdę przyjął to powołanie jako dar. Nie tylko jako jakąś powinność, ale przede wszystkim jako dar. I to się odnosi bardzo jednoznacznie, bezpośrednio do życia każdego z nas, bo każdy z nas jest powołany. Każdy z nas ma różne plany, marzenia, mamy różne postanowienia. Każdy z nas chce budować konkretne relacje. Każdy z nas, nawet jak jesteśmy zmęczeni, to gdzieś tam podświadomie myślimy, że będzie lepiej. Ale to, co jest najważniejsze również dla każdego z nas,
że to wszystko, co jest dobre, możemy zrealizować, ale głównie nie dlatego, że chcemy, tylko głównie dlatego, że Pan Bóg jest z nami, że Pan Bóg to chce, że Pan Bóg nam daje powołanie, że On nas prowadzi, że nam daje narzędzia i dary, które potrzebujemy do realizacji tego naszego powołania. To jest właśnie piękny obraz tego, jak właśnie Bóg chce, przykład z tego czytania, jak Bóg chce, abyśmy się nie bali planów, marzeń, abyśmy się tego wszystkiego nie bali. I dalej, jeżeli popatrzymy do tego czytania, to ta druga część mogłaby się wydawać jak bajka, jak nawet naiwna bajka, bo nawet dzieci nie wierzą, że to, o czym właśnie czytaliśmy w drugiej części tego pierwszego czytania, się może stać, się może spełnić. O czym czytaliśmy? No, że wilk zamieszka wraz z barankiem, że pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą pospołu. Co jeszcze? Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, a dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. No to jest wręcz niemożliwe, możemy powiedzieć naiwne. Czy w rzeczywistości jest to naiwny tekst w swojej treści? Wyrwany z kontekstu pewnie tak, ale jeżeli ten tekst będziemy chcieli przyjąć jako słowo żywego Boga, właśnie obecnego w swoim słowie, a jest to Boże Słowo, jeżeli sobie uświadomimy właśnie na co przygotowywał Izajasz swoje siostry, braci, jeżeli sobie uświadomimy, że Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi, to sobie równocześnie uświadomimy, że nie o to chodzi, żeby dziecko wkładało rękę do kryjówki żmii, żeby się bawiło z kobrą. Nie o to chodzi. Ale jest to przepiękny obraz swej treści tego, że co dla ludzi jest niemożliwe, to dla Boga jest możliwe. I realizacja właśnie tego tekstu, tego proroctwa nie będzie polegała na tym, że przyjdą czasy, że dzieci będą mogły wkładać rękę do kryjówki żmii, ale że Bóg, bo On to zaplanował, On urzeczywistni ten pokój, o którym możemy marzyć. Ten pokój, który nie tylko, że jest możliwy, ale jest konieczny. Konieczny. Dlaczego? Bo Bóg tego chce i nie ma innej drogi. Nie ma innego wyboru dla nas, którzy chcemy być zjednoczeni z Bogiem. Nie ma innej alternatywy. Ale warunek jest jeden. Ten warunek właśnie dotyczy przyjęcia Bożego Słowa. Przyjmujemy sakramenty, przystępujemy do sakramentów, uczestniczymy w Eucharystii, modlimy się. Ale poznać Boga w Jego Słowie, bogactwo Jego planów, które możemy pięknie połączyć z naszymi marzeniami, które nie będą naiwne, ale się będą konkretyzować, bo On tego chce. Czyli przyjąć Jego Słowo jako swoje.
Słowo Boga zawsze będzie Słowem Boga, ale nie musi być przyjęte. Właśnie przyjąć to Słowo i traktować je jako swoje Słowo. I równocześnie jako Słowo, dzięki któremu mogę żyć. Jest to dar dla mnie. Chciałbym was zachęcić, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że nie jest nawet tak ważne, co zabrzmi w tym kazaniu w czasie rekolekcji, w kazaniach. Chociaż też ważne, ale nie jest najważniejsze nawet to, co właśnie mówią ludzie, do których mamy zaufanie, co my sami sobie myślimy. Ale najważniejsze jest to, co Bóg chce. To jest najważniejsze. Dlatego was zachęcam, żebyście spróbowali, jeżeli właśnie nie praktykujecie tego, chociaż od czasu do czasu sięgnąć może do Nowego Testamentu, otworzyć sobie jakiś fragment, wybrać czy parę zdań, może nawet jedno, dwa zdania. I nie chodzi o jakiś teologiczny wykład, ale zapytać się, Panie Jezu, co chcesz mi przez to słowo powiedzieć? Ja chcę Cię słuchać, chcę przyjąć to Twoje słowo. Co mi chcesz powiedzieć? Ta odpowiedź nie musi przyjść od razu, może dopiero za jakiś czas, ale na pewno przyjdzie. A my będziemy trochę inaczej spoglądać na tą rzeczywistość, w której żyjemy i na te relacje. Może ktoś nas wkurza, jesteśmy czasami zdenerwowani, ale też będziemy poznawać w tym człowieku właśnie kogoś, kto jest powołany przez Pana Boga, jak ja. I też jest niedoskonały, tak jak ja. Ale nie idzie budować właśnie żadnych więzi. Nie może egzystować ten prawdziwy pokój. Nie możemy właśnie dojrzewać w miłości. Nie możemy właśnie być sprawiedliwi bez Boga, bez tego Jego Słowa. Do tego was zachęcam i też zapraszam w imieniu księdza proboszcza i tutaj kapłanów, abyście sobie spróbowali zrobić czas, znaleźć czas właśnie jeszcze na te dwa dni naszych spotkań adwentowych z Bożym Słowem, z Bogiem, w Jego Słowie.